Panie Władze, jeszcze tak dużo w Dziuchowie nie witałem, ale witam wszystkich mieszkańców. Witam Panią Burmistrz, pracownika urzędu. Otwieram zebranie wiejskie w Dziuchowie. Proponowany porządek zebrania to jest wybór przewodniczącego zebrania. Ja bym tutaj dał jeszcze do tego wybór jeszcze protokolanta, ale... No to może. Chociaż pracownica będzie pisać. No dobrze. I teraz sprawozdanie z działalności ustępującego sołtysa i Rady Sołeckiej. Wybory sołtysa, wybory członków Rady Sołeckiej. No i proponowałbym teraz wybór przewodniczącego zebrania. Ja bym proponował tutaj pana Dancewicza. Może jeszcze inne kandydaty? Może przegłosujemy. Kto jest za tym, żeby pan Dancewicz był? No cóż, dziękuję Państwu za zaufanie. Wybraliście Państwo mnie na przewodniczącego zebrania. Mam nadzieję, że bardzo szybko, sprawnie to zebranie poprowadzę. Wybierzemy władze nowe naszej wsi. I zgodnie z porządkiem obrad dzisiejszego zebrania poproszę sołtysa o sprawozdanie z działalności ustępującego sołtysa i Rady Sołeckiej. Proszę bardzo. Sprawozdanie. Chciałbym rozpocząć od gospodarowania środkami uzyskanymi z wynajmu sali wpłaconymi do kasy GOW Jasienki. I teraz przychód. W 2003 roku było 7155 zł, odbyło się 11 razy była wykorzystana sala duża i 3 razy mała. W 2004 roku było 7455 zł, 11 razy sala duża i 4 razy mała. W 2005 roku było dochodu 10 685 zł, 17 razy sala duża i raz mała. W 2006 roku było dochodu 11 795 zł, 18 razy sala duża i raz mała, co dało razem 37 090 zł. I teraz wydatek. 2003 rok. 7155 zł to był zakup i montaż bojlera, pokrycie zobowiązania z 2002 roku. Zakup błazerii tutaj w świetlicy, firan, zasłon, karniszy, farby, listwy wykończeniowe, lakier i woda. 2004 rok. 7455 zł to był zakup krzeseł, 40 sztuk, wentylatora, żyrandole do kuchni, remont pomieszczeń kuchennych i elewacja świetlicy oraz woda. W 2005 roku wydatków było 3968 zł. To był remont korytarza, zakup płytek, kleju, farby, gipsu i woda. I reszta pozostała do wykorzystania w 2006 roku. W 2006 roku rozkład był 18 590 zł 84 grosze. I na to się składało. Wymiana drzwi w kuchni, wymiana drzwi do sali, zakup i montaż klimatyzacji, zakup materiałów i remont dachu w świetlicy, szklenie okien, zakup rynien i montaż i woda. Wydało razem wydatki 37 168 zł 85 groszy. Na dzień 31.12.2006 rok nastąpił niedobór środków w kwocie 78 zł 85 groszy. Powyższe zestawienie sporządzono na podstawie danych uzyskanych z GOW w Jasieni, gdzie jest prowadzona analityka naszego konta. Teraz drugi punkt, gospodarowanie środkami uzyskanymi z wypożyczenia naczyń. W 2003 roku było dochodu 2200 zł. W
2004 2340, w 2005 3280, w 2006 3420, razem 11 240 zł. Teraz wydatki. Zakup naczyń i wyposażenia. W 2003 roku 2138 zł i 87 groszy. W 2004 1500 zł. $522.09. W 2005 roku 1500 zł i 76 groszy. W 2006 1232.49 zł, co dało razem 6470.24 zł. Utrzymanie wsi. To jest ta zieleń tutaj, ten trawnik. Wywóz tego szamba, choinki i koszenie trawy. W 2003 roku 269 zł, w 2004 roku 330 zł, w 2005 roku 450 zł, w 2006 roku 400 zł. Razem było 1449 zł. I teraz festyn i dożynki, które tutaj były organizowane. W 2004 roku na ten festyn żeśmy dołożyli tutaj 496 zł i 40 groszy. W 2005 roku dożynki 1118 zł i 31 groszy. Teraz zakup środków czystości na bieżące utrzymanie świetlicy i kuchni. W 2003 roku 40 zł 80 groszy. W 2004 roku 60 zł. W 2005 roku 138 zł 60 groszy. W 2006 roku 165 zł 70 groszy. Razem wydane 405 zł 10 groszy. I teraz na remont kościoła góry z tych naczyń w 2006 roku poszło 1100 zł. Pozostało w kasie 200 zł. I teraz gospodarowanie środkami otrzymanymi od likwidatora kółka rolniczego. Na potrzeby wsi przeznaczono 1100 zł, wtedy co ja pobrałem od pana Kutkowskiego. Środki zostały częściowo wykorzystane w 2004 roku w kwocie 490 zł. To było zrobione to oświetlenie w koło kościoła. W 2005 roku 140 zł zakup żarówek do tego oświetlenia i wymiana tam była jedna lampa. W 2006 roku 470 zł przeznaczono na remont kościoła u góry. Tak samo i tutaj te 1100 zł to było na górę w kościele. Oprócz własnych środków wieś otrzymała z Urzędu Miasta i Gminy w Jasieniu dotację w 2005 roku w kwocie 5000, które przeznaczono na remont ogrodzenia wokół kościoła. W 2006 roku otrzymaliśmy kwotę 14000 z przeznaczeniem na zakup ławek do kościoła. Również w 2006 roku nasza wieś otrzymała nagrodę z Urzędu Miasta w Jasieniu w wysokości 400 zł, którą przekazałem w całości do wykorzystania na remont kościoła dla pana tego Jęcka. W tym czasie zorganizowano 3 zabawy opłatkowe, z których mieliśmy dochód 1380 zł. 380 zł przeznaczono na zabawę choinkową, którą organizowała w naszej świetlicy Szkoła Podstawowa z Wiedziny. Oraz 1000 zł to przekazano na remont kościoła, co było wpłacone tam też do pana Jacka. Oddano również Zadbano również o wygląd i estetykę wsi. Doprowadzono do realizacji położenia tego chodnika do dokończenia. Ogrodzono staw, zasadzono żywopłot wzdłuż tego chodnika. Przyczyniono się do wymiany ogrodzenia wokół kościoła oraz remontu wewnątrz kościoła. W
okresie 4 lat we własnym zakresie systematycznie wykonywano prace remontowe w świetlicy wiejskiej. W czerwcu 2004 roku odbył się w naszej wsi festyn dzieci specjalnej troski. We wrześniu 2005 roku zorganizowano w naszej wsi dożynki gminne. I tu trzeba nadmienić, że byliśmy chyba jedyną wioską, nie chyba, tylko jedyną wioską w naszej gminie, która wyraziła zgodę na ich realizację. Odbyły się 4 zebrania wiejskie, 15 spotkań Rady Sołeckiej. Na zakończenie mojej kadencji chciałbym podziękować tu pani burmistrz, pani Kazi za miłą współpracę oraz mieszkańcom Budziechowa, którzy udzielili swojej pomocy przy organizowaniu festynu i dożynek gminnych. Również chciałbym podziękować mieszkańcom, którzy pomagali remontować górę kościoła, a także tym osobom, które pomagali w utrzymaniu, pomagali utrzymywać estetykę i wygląd naszej wsi. Dziękuję. Ja im uzupełnię sprawozdanie pana sołtysa, choć to sprawozdanie było bardzo szczegółowe, no zawierało olbrzymią ilość cyfr, ale tego wymaga sprawozdanie sołtysa w miejscowości, gdzie dużo się dzieje. To podziękuję państwu. Podziękuję państwu za to, że przybyliście dziś tak licznie. Na to tak ważne zebranie dla każdej miejscowości, bo wybieracie władzę na kolejną kadencję. Ale cieszę się, że jest tylu mieszkańców Budziechowa i ja mam okazję podziękować państwu. Podziękować państwu za wielkie zmobilizowanie się, zaangażowanie w dniu 26 listopada, kiedy potrzebowałam waszych głosów, nie ukrywam. Jestem wam za te głosy bardzo, bardzo wdzięczna. Bo nie wstydzę się tego, a wręcz szczycę, że trudno jest działać na terenie wiejskim i trudno spełnić oczekiwania mieszkańców. Na pewno jest trudniej niż w mieście. Ale mieszkańcy wsi nie zawiedli mnie, pomimo wszystko, oddali na mnie głosy i powierzyli mi ten mandat sprawowania funkcji burmistrza na kolejną kadencję. Za te głosy serdecznie wam, drodzy mieszkańcy, dziękuję, bo gdyby nie wasze głosy, to na pewno stałby dziś tu, na tym miejscu, burmistrz Kamyszek Andrzej, który startował razem ze mną w wyniku wyborów. Ale ja się cieszę, że mogę jeszcze raz z wami przez 4 lata, jeżeli dobrze zdrowie, realizować wasze plany, moje plany i rozwiązywać problemy mieszkańców wsi. Chciałabym podziękować również pani radnej Kazimierze Narymińskiej. Drodzy państwo, czy sołtys, czy radna, to tak w dniu wyboru wydaje się, co tam ona może, co tam ona robiła, czy co tam on robi, czy co on może zrobić. Ale jest to olbrzymi mandat zaufania, z którego pani radna wywiązała się bardzo dobrze. Demokracja jest demokracją. Stało się, jak się stało. Ja bardzo żałuję, że tak duża miejscowość jak Budziechów nie ma radnego. Jest to wielka szkoda. Pani radna Maryniewska, nie było żadnej sesji, żeby nie odezwała się, żeby nie poruszyła problemów nie tylko nurtujących waszą wieś. Bo nie o to chodzi, że radny wybierany na kadencję 4-letnią to ma mieć klapki na oczach i widzieć tylko i wyłącznie swoją wieś i interes swojej wsi. Radny powinien widzieć interes całej gminy i ogółu mieszkańców. I tak radna widziała problemy mieszkańców wsi. Składam gorące podziękowania panu sołtysowi i Radzie Sołeckiej. Ja z wielką przyjemnością uczestniczę w zebraniach wsi, w których jest działalność.
mamy niewiele takich miejscowości w naszej gminie. Co nie znaczy, że nie mamy ich w ogóle. Można wymienić aktywne miejscowości, które żyją wsią, chcą dla tej wsi coś zrobić i mają efekty swojej działalności. I wieś Budzieków właśnie taką miejscowością jest. I zaangażowanie Rady Sołeckiej, pani radnej, sołtysa na pewno owocowało w tej kadencji. Za co chciałabym wam podziękować, drodzy mieszkańcy, pod przewodnictwem tych ludzi. Za to, o czym mówił pan sołtys. Za te dożynki, które zorganizowaliście wzorowo. Bo nie było, ja jestem burmistrzem 9. kadencję i tylko raz, i to chyba w 95. roku, miałam okazję być uczestnikiem, organizować, nawet powiem organizować, bo tutaj to nie organizowałam, tu przyjechałam jako gość, ale organizować dożynki w Wicinie. I od tamtej pory nie było nigdzie dożynek na terenie wiejskim. Budzieków był jedną miejscowością, która odważnie powiedziała, organizujemy. I wyście te dożynki zorganizowali. Dożynki wzorowo zorganizowane, podnieśliście, jak mówiłam już nieraz, poprzeczkę tak wysoko, że jeżeli którakolwiek wieś zdecyduje się na organizację dożynek gminnych, to ciężko będzie im dorównać dla wsi Budzieków. Serdecznie wam za to dziękuję. Dziękuję też za to gorące przyjęcie tych dzieci specjalnej troski, bo ta uroczystość i ta zaangażowanie, to ona pozostawiła w pamięci ślad waszej, ale na pewno największy ślad pamięci pozostał w główkach dzieci, które czuły się tutaj naprawdę tak jak w bardzo, bardzo gościnnym domu, bardzo ładnie przyjęte. Bardzo serdecznie za to wszystkim dziękuję, bo zaangażowanie tutaj było nie jednej osoby, nie tylko Rady Sołeckiej, ale wszystkich mieszkańców. Poza tymi rzeczami nie sposób nie wspomnieć i mówić na temat zaangażowania naszego przy pracach remontowych w kościele. Gmina dofinansowuje. Owszem, jest to w zgodzie z prawem. Gmina może dofinansowywać zabytki, a kościół w Budziechowie, w Jabłońcu i ostatnio w Wicinie są kościołami zaliczanymi do zabytków. I można finansować z budżetu gminy remonty tych kościołów. Byście wykorzystali część tej dotacji, którą przyznała gmina na ogrodzenie, jak mówił sołtys, część na prace remontowe wewnątrz, głównie na wykonanie ławek w kościele. I też jak przyjechałam i zobaczyłam zaangażowanie ludzi i pracę w tym kościele, robiliście dla siebie, bo jest to wasz kościół tu w tej miejscowości, ale robiliście bardzo poważną pracę na rzecz zachowania tego zabytku, bo gdyby nie zaangażowanie mieszkańców, to popadałby ten zabytek w ruinę i niedługo nie wiadomo, co z nim by się działo. Także serdeczne podziękowania na pewno kierował do was ksiądz profesor jeszcze wtedy, kiedy należał Budzieków pod parafii Jasiń, a ostatnio ksiądz dziekan Bumbul dziękował wam chyba też nie mniej gorąco i serdecznie, jak ja to robię w dniu dzisiejszym. Jeszcze jedną rzecz, bo za chwilę przystąpimy do ważnych wyborów. Na jedną rzecz pragnę zwrócić uwagę. Na to wasze zaangażowanie w okresie świątecznym. I nie tylko dekorujecie swoje posesje, bo chcielibyście, żeby one wyglądały pięknie w okresie świątecznym, ale też ta choinka, która ubierana jest od wielu lat w centrum wsi i w tym roku ubrany krzyż pozwala stwierdzić, że tutaj mieszkają naprawdę zaangażowani ludzie. To widać. I po raz kolejny bardzo wam dziękuję. I mam nadzieję, że pomysł
temacie, o którym być może będziecie chcieli mówić w trakcie dyskusji, powołania stowarzyszenia, jeszcze bardziej uaktywni waszą działalność, a co najważniejsze, otworzy wam drogę do pozyskiwania funduszy unijnych, które są do wzięcia w momencie, kiedy powstaną stowarzyszenia jako organizacje pozarządowe. Wspólnie może opracujemy projekt rozwoju i zagospodarowania tej wsi. Przy pomocy gminy będziemy chcieli te projekty składać i uzyskiwać pomoc finansową z zewnątrz. Na razie tyle. Dziękuję. Można było wybierać sołtysa w wyborach zarówno jawnych, jak i tajnych. No z informacji, które przed chwilą uzyskałem, wynika, że tylko w głosowaniu tajnym, to wobec tego troszeczkę zmienimy i te pytania, o których przed chwilą mówiłem, faktycznie będziemy mogli zadawać w momencie, kiedy komisja rekrutacyjno-mandatowa rozpocznie swoją działalność. No chyba, że w przypadku, kiedy będziemy pani burmistrz mieli jednego kandydata, czy też... Musi być. Bo dopiero wybranym będzie ten kandydat, który otrzyma 50% plus jeden ważny oddany głos. Bo jeżeli nawet jest jeden kandydat, wtedy głosujemy oddając karty bez skreśleń, albo też możemy skreślić. Ale za wybranego uważa się tego, który uzyskał 50% plus jeden ważny oddany głos. Czyli drodzy państwo, przechodzimy w tej chwili do realizacji punktu trzeciego porządku obrad, wybory sołtysa. Ponieważ już mamy rozstrzygniętą kwestię, że wybory sołtysa muszą być dokonane w sposób tajny. Dlatego też musimy w tej chwili wybrać komisję mandatowo-skrutacyjną, która przygotuje karteczki i przygotuje kandydatów na tych karteczkach, żebyśmy mogli sprawnie to głosowanie przeprowadzić. Myślę, że trzyosobowa komisja skrutacyjna nam w zupełności wystarczy. Proszę podawać kandydatów do komisji skrutacyjnej. Chciałbym może tylko powiedzieć, że w ostatnich latach jakoś mieliśmy szczęście do sołtysów, mieliśmy sprawnych, zarówno Zbyszek Witkowski, jak i Mirek ze swojej funkcji wywiązywali się bardzo dobrze. Dzięki temu mamy ten komfort, że nasza wieś w stosunku i na tle innych wiosek rozwija się bardzo szybko i no, chcielibyśmy, żeby to było dalej kontynuowane. A więc zgłaszam kandydaturę Mirosława Krejcera na sołtysa. Proszę bardzo. Kto z państwa jeszcze zgłasza jakieś kandydatury na sołtysa? Witkowski. Witkowski, proszę bardzo. Czy pan Witkowski wyraża zgodę? Nie wyraża. Proszę bardzo. Kto z państwa proszę zgłaszać kandydatury na sołtysa? Niemców Kazimierz. Kazimierz Niemców. Nie będzie to ja dziękuję. No. Nie wyrażam. Proszę o podanie kandydatu na sołtysa. Wystarczy jeden kandydat, drodzy państwo, no, w tej chwili przejdziemy do przegłosowania zamknięcia listy kandydatów na sołtysa wsi Budziewo. Kto z państwa jest za tym, ażeby zamknąć listę kandydatów na sołtysa? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Mam nadzieję, że pani tam nadąża protokołowo. A więc drodzy państwo, mamy jednego kandydata na sołtysa. Pozostaje nam tylko w tej chwili przeprowadzenie wyborów, bo w punkcie czwartym będziemy mieli wybory członków Rady Sołeckiej. Proszę państwa, żebyście państwo już się zastanawiali nad tymi kandydaturami. Pięciu członków. Proszę bardzo, Józef. Można na tej jednej kartce od razu Rady Sołeckiej wypisać troszkę szybciej. Osobno musi być. Osobno punkt jest. Proszę, pytanie ma obecny sołtys jeszcze. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie, żeby powiedzieć wszystkim, jakie wynagrodzenie, czy jaką pensję ma sołtys? Jakie powody? No, bo dużo ludzi się pyta. Słuchajcie państwo, zadane pytanie odpowiadam. Panowie nie mogą wychodzić, bo będzie.
się głosowanie? Nie, jedziemy. Na papierosa i wracacie, dobrze. Sołtys nie powiela żadnego wynagrodzenia, ani złotówki. Do dnia dzisiejszego, przez te lata, kiedy ja miałam okazję współpracować, czy z sołtysem panem Zbyszkiem Witkowskim, czy też z sołtysem minionej kadencji, żaden sołtys nie brał wynagrodzenia. Chociaż ja twierdzę, i rozmawialiśmy już na pewno, pani radna pamięta, na jednej z komisji, uważam, że w świetlicach takich, gdzie jest prowadzona tego typu działalność, być może u was się zmieni, wtedy, kiedy powstanie stowarzyszenie, wtedy, kiedy zaczniecie zarządzać inaczej tutaj tym pomieszczeniem, to sobie ustalicie zasady. Ale ja uważałam, że dotychczas sołtysi prowadzili to charytatywnie, wstając wtedy, kiedy potrzeba wstać, bo wiem, że nieraz sołtys Budziechowa był tutaj wzywany do świetlicy, bo jest jakaś awaria czegoś w nocy. Tak samo było za poprzedniego sołtysa, tak samo było teraz, bo wysiadło albo światło, albo coś z gazem, albo zatkała się kanalizacja. Wstawał, układał portki i biegł. Za to nie dostawał żadnego wynagrodzenia. A jak zaczęłam mówić, uważam, że w takich świetlicach powinno się w jakiś sposób tych sołtysów wynagradzać. Czy to będzie 200 zł, czy to będzie 300 zł miesięcznie. Ale jest to stracony czas i to w dużej ilości i poświęcenie, by działać na rzecz tej wsi. Do dnia dzisiejszego tego nie ma i pracuje harmonia. Mieszkańców, którzy mamy kartę. Każdy ma dostanie do karty. Proszę. Te karty. O, Judasz na kapelu. Proszę. Przewodniczący komisji, cała komisja, proszę o przedstawienie wyników prac. Protokół komisji skrutacyjnej powołany na zebraniu wiejskim wsi Budziechów w dniu 29.01.2007 w sprawie wyboru sołtysa. Komisja skrutacyjna w składzie: Kazimierz Niemczuk przewodniczący, Wcisło Jan członek, Kucharski Artur członek, stwierdza, że w zebraniu wiejskim bierze udział 62 osoby. Ogółem oddano 62 ważne głosy. Głosów nieważnych nie było. Poszczególni kandydaci otrzymują. Krojcer Mirosław 58 głosów. Więcej kandydatów nie było. Komisja skrutacyjna stwierdza, że na sołtysa wsi Budziechów został wybrany Mirosław Krojcer i podpisy komisji skrutacyjnej. Dziękuję. Gratulujemy sołtysowi. Gratulujemy. Ja bym chciał wszystkim podziękować. 58 poprawek, to bardzo dużo. I zaufanie. Dziękuję bardzo, drodzy państwo. Jak już usłyszeliście państwo, usłyszeliśmy, mamy wybranego sołtysa. Teraz przechodzimy do realizacji następnego punktu. Punkt czwarty, wybory członków Rady Sołeckiej. Tutaj Józek Maryniak zasugerował pewne rozwiązanie. Może poproszę najpierw sołtysa o zgłaszanie członków do Rady Sołeckiej. Cztery osoby, przypominam państwu, musimy zgłosić, wybrać. Również w głosowaniu tajnym. Kasiu, w głosowaniu tajnym. Pan w głosowaniu tajnym. Dalej pracuje. Niekoniecznie, jak podlegamy dowodu, to muszę być. Tak, to wtedy zmienimy. Rozumiem. Proszę bardzo, a więc jako pierwszemu poproszę o zgłaszanie tych kandydatur. Ja może podam dwie kandydatury i drugie dwie poda tutaj przewodniczący. Ja bym proponował tu pana Walkiewicza, czy bo to Falkiewicz.
ja bym proponował Jerzyka Łaskiego. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja bym z kolei proponował, może to nadużycie, też dwie osoby, Kazika Niemca i Adama Goraja. To już cztery, ale może tak, te cztery osoby najpierw poprosimy, czy wyrażają zgodę. Mirek zaproponuje, Edziu Walkiewicz, wyraża. Jurek, wyrażasz? Jurek, wyrażasz zgodę? Tak. Wyrażasz. No i tak jest. I Adam? Wyraża. Proszę bardzo, proszę zgłaszać następny kandydat. Józek Maryniak. Józek Maryniak. Wyraża zgodę. Józek Maryniak. No, może. Wyraża zgodę. Bogdan Szczystło. Nie wyraża, nie ma czasu. Dobrocki. Nie. Drodzy Państwo, żeby się przewodniczący nie pokupił. A ty byłeś, Jasiu? Na razie pan kandydat. Proszę bardzo, o szóstą kandydaturę. Dobrocki Henryk, proszę bardzo. Nie, no weź, no bo ci to będzie piątka. On się nadaje, bo on nie pije. Nie wyrażę. Chcesz, Henryk? Nie chcę, Henry. Nie chcę. Henryk, nie chcę. Nie wyrażam. Nie wyrażam. Proszę dalej. Może to my nie wiecie. Proszę bardzo. Kasia Maryniewska. Kasia Maryniewska. Kasia Maryniewska. Słucham. Czym? Wyraża, ja to słyszałem. W jednych wyborach przegrałam i teraz mam tak, że to co ja za ciosem. Wyrażasz? Niech będzie, nie komu chcesz. Kasia Maryniewska. Drodzy Państwo, mamy już sześciu kandydatów do Rady Sołeckiej. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze z Państwa chce zgłosić kogoś? Nie. Ja. 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 Pani powiedziała, że tam zakłady tu się odbierają na młodych. Nie? A co z tymi starymi? No te po 50, co z nimi? Ani renty, nie grudniówki, ani u Was dostać co pyki płacze dość ciężko, parę groszy. A co z nimi? Co mają kraść? Mają szyby wybijać? Iść do kryminału? I rzeczywiście no, nie wspomniałam o kobiety i osoby po 50 roku życia. Bo jeżeli no, pracodawca ma wybór, może wybrać człowieka młodego, to wybiera tego człowieka młodego. Mają problemy panowie po 50 roku życia ze znalezieniem pracy. Jeżeli chodzi o świadczenia z opieki społecznej, udzielane są te świadczenia z opieki społecznej, ale też no, na pewno nie na tyle wystarczająco, ażeby utrzymać się z tego świadczenia. Więc tak jak robimy na bieżąco, jeżeli osoby, które są osobami chorymi, które no, mogą w czasie posiedzenia komisji do spraw orzekania przedstawić dokumenty, że są osobami chorymi, otrzymają grupę i wtedy korzystają z tej renty socjalnej wypłacanej poprzez opiekę społeczną. Jest to wtedy no, świadczenie wyższe niż jednorazowe świadczenie, czy też świadczenie okresowe. Na pewno opieka społeczna nie da tyle pieniędzy, ażeby wystarczyło na utrzymanie się, pokrycie bezwzględnie no, to, co trzeba zapłacić, światło, gaz, u Was tutaj ludzie powie, pokrycie rachunków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. To jest problem rzeczywiście. No to jest problem. Ja, Panie Boże, ja przekonam się sam po sobie. Dostałem wezwanie do Urzędu Pracy do Lubka, bo tam jestem zarejestrowany. Propozycje pracy chodzili. Tam wychodzi 3 zł na godzinę, czas nieograniczony, które niby taki jakiś tam prywatel jakiś tam z Holandii czy skąd przyjechał tego kilka sztuk krów, kilkadziesiąt hektarów czy tam więcej tego, 3 zł na godzinę. W 30 godzinach pracy ja mam 30 zł. Teraz dojdę do niego i tego, tak sama tam pani kierowniczka mi powiedziała w Urzędzie Pracy, bo i coś nie możliwością, czemu tego? On zgórkowany nie płaci, on nie płaci, on ludzi chce szukać różnych, a nie płaci. Tak samo i tutaj. Przyjmuje.
nas tutaj będzie, choć nie jestem jeden ja, nie powiem, że jeden ja, ale nas jest więcej tutaj. I już jesteśmy po 50 i nas nikt nie do roboty nie przyjmie. Ale no nikt nie przyjmie. Czy fabryka maszyn jako jeszcze państwowa firma płaci podatki, bo kiedyś to było różnie z tym? I drugie pytanie, czy w tym roku ruszy ta obwodnica tutaj tu z Jasienia do Lubsta? Czym jesteśmy bardzo zainteresowani? Proszę państwo, jeżeli chodzi o budowę obwodnicy, trudno jest mi w tej chwili odpowiedzieć, na jakim etapie jest sprawa wykupu gruntu po prawej stronie ulicy Warszawskiej, dobrze mówię. Tam jest jedna działka i najprawdopodobniej to jest działka byłego mieszkańca czy byłej mieszkanki Budziakowa i stanowiło to problem z budową obwodnicy, wykup tej działki. Znam to z przekazu od pana burmistrza Lubska, ale była to rozmowa sprzed 3 tygodni. Czy ta sprawa już została załatwiona? Bo tak jak mi pan burmistrz powiedział, że to stanowi w tej chwili przeszkodę i tak jakby wstrzymało budowę obwodnicy i przejście na ten teren. Chociaż w piątek wracając z Zielonej, to widzę, że już rondo chyba jest przygotowywane i być może już to ruszyło. Jeżeli chodzi o połączenie tego odcinka, wydaje mi się, że to będzie finalizowane dość szybko. Powiat przygotowuje się jednocześnie do wykonania tego odcinka drogi tutaj od skrzyżowania przy krzyżu w kierunku Białkowa jako dojazd do ronda. I w momencie, kiedy będzie budowana obwodnica, to jednocześnie będzie położony dywanik asfaltowy na Białków. Więc rozwiąże się tutaj no, problem ten dojazdu, co będzie korzystniejsze. Nie odpowiem, bo ja teraz w tym temacie budowy lubskiej tej obwodnicy nie siedzę tak na bieżąco, jak wtedy, kiedy musiałam siedzieć, jak była budowana obwodnica Jasienia. Ale nie wyobrażam sobie, że wybudowana obwodnica Jasienia i część obwodnicy Lubska i nie połączenie tego, że to będzie rozwiązanie. Wszystkim powinno zależeć na tym, i na pewno zależy, ażeby tę obwodnicę Jasienia połączyć z nowo wybudowanym już odcinkiem tutaj w Lubsku. I że będzie to jak najszybciej. Proszę. Drugie pytanie, czy płaci fabryka maszyn podatki? Płaci różnie. Raz zapłaci, drugi raz nie zapłaci. Ja nie ukrywam i mówię to w czasie sesji, ale tak. Jeżeli podjęlibyśmy takie rygorystyczne decyzje i takimi drogami powinien pójść burmistrz, który dbałby tylko o dochody do budżetu, to wysłałabym komornika i tej fabryki już by nie było dawno. Ale takie liberalne działania, na pewno jest to kosztem budżetu gminy i na pewno kosztem niezrealizowania jakiegoś odcinka drogi, czy też poprawy estetyki miasta, czy też no, wybudowania jakiegoś budynku może komunalnego, ale są stanowiska pracy utrzymane. Bo gdybym podjęła decyzję w 96 roku taką, że posyłam komornika, to nie byłoby firmy PET, nie byłoby firmy Stalla, nie byłoby firmy Techtrans, nie byłoby, jeszcze chyba tam jakaś taka mała firma jest, a na bazie tego majątku fabryki maszyn pomału tworzą się nowe zakłady i żadna hala, żaden budynek nie poszedł w ruinę. Jest to z jednej strony niekorzystne dla gminy, ale przyszłościowo i uważam, że to, że znalazło w firmie PET 170 osób miejsce pracy, i firmie, która nie płaci 3 zł za godzinę. Tam ludzie chwalą sobie zarobki, dobrze zarabiają i szanują sobie tam pracę. To dobrze się stało, że na bazie tego majątku ten zakład powstał i w pozostałym, o których mówiłam. I teraz jeszcze, gdyby powstał nowy podmiot, gdyby kupiła to ta firma, która jest zainteresowana,
to całkowicie znika nam z powierzchni fabryka maszyn budowlanych jako przedsiębiorstwo państwowe. Są inne podmioty. Jeżeli jesteście Państwo w Jasieniu, to zobaczcie po lewej stronie zakład ten, w którym mieścił się kiedyś Tekmasy, a teraz firma pana Feldenhauera i firma pana Buczka. Jakie tam jest centrum ładne przemysłowe, budowali jedną halę, budują drugą, odkupili całość już obiektów od Tekmasbytu. Ładnie to wygląda już po lewej stronie byłej fabryki maszyn i Tekmasbytu. No się, to będzie czas czteroletni, bo to było tuż po wyborach poprzedniej kadencji na Sołtysa. Jak panie burmistrzu przypominasz, się przeżegnałem, jak poszli w takiej składzie w delegacji do biura, do urzędu. Nie? Jak był Włodarczak, jak był Ci. Już w świetnej pamięci w takich wypadkach jest nam trudno. I chciałbym do tego wrócić. Jaka jest szansa budowy tego chodnika jednak, bo to miało już wtedy, o to nam chodziło głównie, no i tutaj zrobienia porządku z tym rozjazdem tutaj tej kałuży, tego majorka tutaj na środku wsi, bo to tak psuje nam estetykę całej wsi. I to tak sprawa trochę przycichła, ale my pamiętamy o tym, że to coś miało być w tym kierunku robione. I nic w tej chwili się na razie nie robi. Ale ja wcale bym nie dał sprawę to, że to już jest przegrane. Trzeba to po prostu walczyć. Trzeba naciskać kogoś od góry czy od dołu, różnie, aby tylko skutecznie. Weźcie się w piersi, pan Sołtys chyba też. Staliśmy tutaj na tym rozdrożu. Wykonawcy, no inwestor, to jest Wojewódzki Zarząd Dróg. Oglądaliśmy, jak to należy zrobić. Tu był inny pomysł rozwiązania tego problemu, na który no nie przystaliśmy, bo to utrudniałoby wyjazd z tej uliczki, kolidowało. Pozostawiono to tak, jak jest. A rozwiązanie projektowe było całkowicie. Może nie tylko, może źle powiedziane, że tylko, ale największe szanse pozyskiwania funduszy pomocowych mają organizacje pozarządowe. Są to stowarzyszenia, fundacje działające na rzecz swojego środowiska. I ja ostatnio poświęciłam sobie trochę czasu, by przeglądać w internecie dokumenty, które no, są niezbędne do utworzenia takiego stowarzyszenia. Nie wiem, czy macie wzorcowy statut. I tworzy się wiele już takich stowarzyszeń. I zobaczcie, nawet na terenie gminy Lubsko no, powstało takie stowarzyszenie w Osieku, powstało takie stowarzyszenie w Burzynie. Udało im się już pozyskać fundusze i wierzę, że wam też się uda. Tak prężnie działająca miejscowość na pewno znajdzie wiele pomysłów, ażeby no, te pieniądze na taki konkretny cel spożytkować. I z takich haseł, które no, często widzi się w projektach, to jest zagospodarowanie centrum wsi. I tu aż by się prosiło, jest taki ładny ten skwerek, ale nie na tyle ładny, żeby już na nim nic więcej nie można było zrobić. I z takich funduszy, które no, można by było pozyskać, tak jak rozmawialiśmy, no, stojąc przez moment tutaj pod świetlicą, jest w Udziechowie problem, jeżeli chodzi o parkowanie samochodów w trakcie uroczystości, czy to jest wesele, czy to jest studniówka, czy coś. I gdyby rzeczywiście udało się pozyskać pieniądze, no dzielę jest bardzo fajnie. Dobrze, że jest ten żywopłot, ale tak zastanawialiśmy się, czy nie wartałoby ułożyć tutaj pol w ruchu i ustawić te samochody pod tą świetlicą i zrobić tutaj parking. Bo na przykład tamtego centrum, tego skwerku z tą zielenią, no można by było rozważać, że tam zrobić parking, ale to nie będzie ładnie w centrum wsi. Na pewno znajdziecie jakiś pomysł na ładniejsze zagospodarowanie tego terenu. I wiele, wiele innych możliwości. Ostatnio też zauważyłam, że można ubiegać się o dofinansowanie na modernizację, wyposażenie świetlic. Można na tych krzesłach siedzieć,
są stoły, ale na pewno no, w którymś momencie trzeba będzie je wymienić, trzeba by było kupić może jakieś inne krzesła, więc z gminy nie będę ukrywać. Na wyposażenie świetlicy z gminy długo nie dostaniecie pieniędzy, a poprzez stowarzyszenie będzie taka szansa. Bo no, patrząc na świetlicę na terenie naszej gminy, jest jeszcze wieś Guzów, moja rodzinna wieś, gdzie jak pojechałam na zebranie w czwartek chyba, to mi wstyd było, że w mojej rodzinnej wsi nie zrobiliśmy nic. Ale powiedziałam tym swoim mieszkańcom, mówię, słuchajcie, no nie chciałam tego robić, bo powiedzieli wyborcy, inni mieszkańcy wsi, że u siebie w swojej miejscowości to zrobiłam, a w innych miejscowościach nie robiliśmy nic albo niewiele. Druga świetlica, bardzo duża, ładna, wymagająca remontu. To jest świetlica w Wisiej Górze. Trzecia świetlica, która też wymaga remontu, bo jest tylko takie pomieszczenie, gdzie była kiedyś kawiarnia Ruch w Bronicach, ale świetlica wymaga remontu. Udało nam się wyremontować świetlicę w Wicinie. Nie do końca, bo jeszcze pomieszczenia takie, ten bufet taki, była scena, ale tam zrobione jest teraz takie odrębne pomieszczenie, bo oni zamurowali scenę i obok są sanitariaty, to jest do wykończenia. Do wykończenia jest duża sala w Jabłońcu, bo jedno pomieszczenie kawiarniane zostało wyremontowane. Tak po części wyremontowaliśmy pomieszczenia po byłym mieszkaniu w Jasionnej, bo tam nie było w ogóle świetlicy, więc jest gdzie zebranie zrobić. Ale mamy jeszcze takie miejscowości w naszej gminie, gdzie w ogóle nie ma gdzie się zebrać. Proszę mi wierzyć, że zebranie w autobusie odbywaliśmy w Wierzchowie, nie ma tam świetlicy. Ale tam jest taka sytuacja, że była tam świetlica, ładna świetlica, wyremontowana w latach 95-96, co się okazało, że znalazł się właściciel, który miał dokumenty, przedstawił te dokumenty i niestety wyremontowaną świetlicę musieliśmy oddać, bo obiekt nie był naszą własnością, a od 1945 roku był własnością gminy. A w 1996 się okazało, że jednak to jest gminy. Nie ma świetlicy w Lipsku w ogóle, też odbywaliśmy zebranie w autobusie. Dziś, przed przyjazdem tutaj do Was, na zebraniu w Mirkowicach. Ale tam jest no, trochę inny problem, bo ja pamiętam, że będąc burmistrzem w kadencji 94-98, przejęłam od Agencji Nieruchomości Rolnych taki budynek w centrum wsi z przeznaczeniem na świetlicę. Była tam zrobiona no, świetlica, byłam nieraz w tym pomieszczeniu, można było odbyć zebranie, młodzież robiła sobie dyskoteki, ale w pewnym momencie zabrakło gospodarza, który no, trzymałby rękę i nadzorował, jak ta świetlica jest wykorzystywana przez młodzież. Zostało to zdewastowane. Wreszcie mieszkańcy, chyba 176 podpisów na liście, zdecydowali, że to pomieszczenie trzeba oddać z powrotem do Agencji Nieruchomości Rolnych. I moja poprzedniczka, pani burmistrz Smolnicka, na wniosek mieszkańców oddała tę świetlicę. Świetlica ta została sprzedana dla kogoś, kto miał zrobić sklep. Sklepu nie ma, zrobione jest mieszkanie. Dziś mieszkańcy mówili mi, że ponownie trzeba znaleźć jakieś pomieszczenie, żeby można było się spotkać, żeby można było zrobić dzieciom jakąś imprezę. Nie ukrywam, no, na pewno takie pomieszczenie by się w tych Mirkowicach też przydało. Ani nie zadbali. Ale to jest do tego zmierza, że w wielu świetlicach, kiedyś wyremontowanych, jeżeli nie było gospodarza, który no, trzyma to, to dochodziło do tego, że popadało to w gminę.
Myślałam, że już. Już piszą, tak, że za chwilę zobaczymy, kto będzie brać głos. Protokół komisji skrutacyjnej powołanej na zebraniu wiejskim we wsi Budzieków w dniu 29 stycznia 2007 roku w sprawie wyboru Rady Sołeckiej. Komisja skrutacyjna w składzie Kreutzer Beata przewodniczący, Wcisły Jan, Kucharski Artur członkowie. Stwierdza, że w zebraniu wiejskim wzięło udział 52 osoby, ogółem oddało 48 głosów ważnych, 4 głosy nieważne. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów. Walkiewicz Edward 32 głosy. Niemców Kazimierz 44 głosy. Goraj Adam 30 głosów. Łaski Jerzy 29 głosów. Maryniewska Kazimiera 36 głosów. Maryniak Józef 21 głosów. Komisja skrutacyjna stwierdza, że do Rady Sołeckiej wybrani zostali Niemców Kazimierz, Maryniewska Kazimiera, Walkiewicz Edward, Goraj Adam. Podpisy komisji.